Iwona Wieczorek, Sasia wyjawił wstrzasająca prawdę pochodzi o jej nocne życie. Iwona Wieczorek zniknęła nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, gdy wracała do domu w Gdańsku z sopockiej dyskoteki o nazwie Dream Club. Ślad po niej urywa się w okolicach parku Reagan, skąd miała jeszcze kawałek do mieszkania. Co się z nią stało? Do tej pory nie udało się tego ustalić, choć w sprawę zaangażowani jest najlepsi śledczy w kraju. A media od lat nie pozwalają, by sprawę zamieciono pod dywan. Przez te wszystkie lata pojawiło się też mnóstwo teorii spiskowych. Do głosu dochodzili też dziennikarze śledczy. Najmocniej kojarzony ze sprawą jest bez wątpienia Janusz Szostak, który jakiś czas temu jednak zmarł. Jego misję kontynuuje teraz dziennikarz Mikołaj Podolski, który już zdarzył się podzielić z wieloma przemyśleniami na temat Iwony. Podolski próbował uzmysłowić ludziom, że Wieczorek mogła nie być do końca taka świetna. A za jej zaginięciem stoją ludzie z pól świadka, z którym mogła mieć kontakty. Media mocno wybielili jej osobę. Wątek samouprowadzenia był poważnie brany pod uwagę. Śledczy mieli swoje powody wyznał w Super Ekspresie jakiś czas temu. Wieczorek byle stala bywalczynia trójmiejskich klubów, gdzie w tamtych czasach bawili się ludzie pokroju Krystka. Znamiennie jest także to, że w noc zaginięcia bawiła się w klubie należącym do Marcina T. Przecinek późniejszego współwłaściciela Zatoki Sztuki, która w 2015 roku stanęła w centrum skandalu pedofilskiego. Wątki jej powiązań z Marcinem T., Krystkiem czy przedsiębiorcą Marcusem pojawiały się wielokrotnie. Mikołaj Podolski w tekście dla Onetu wyjawił, że takie informacje potwierdził mu nawet sąsiad Wieczorek. Wymieniłem z nim kilka wiadomości. Poznałem jego nazwisko, ale prosił, bym go nie ujawniał. Znał adres zaginionej i napisał to, co przed nim twierdziło już kilka innych osób, że Iwonę o różnych porach podwozili pod jej blok różni faceci. Czasem dużo starsi od niej donosi Podolski. Dziennikarz oczywiście wypytał go o szczegóły dotyczące tych odwozacych Iwony pod dom osób. Nie jestem w stanie przypomnieć sobie prawie żadnych szczegółów poza tymi, że dwa lub trzy razy widziałem Iwonę wsiadającą do czarnego Mercedesa. Chyba E lub S klasy starszej generacji, i może ze dwa razy do granatowego Metallic Volvo. Chyba S80, prowadzonego przez pana Kolo 60 mówił mu sąsiad Wieczorek. Brzmi to rzeczywiście bardzo niepokojąco.